I witajcie w nowym cyklu. Jak widzimy, tutaj znów jest fajnie. Tutaj w sensie. Choć niektórych rzeczy brakuje, ale tym się właśnie za moment zajmiemy. Troszeczkę tych ludzików poprzestawiamy i mam nadzieję, że będzie ok. Także tutaj w ogóle też jest taka możliwość, by na przykład, czego ja tu nie potrzebuję widzieć. Te ubrania niech się robią, ale tak, jak kliknę prawym, o właśnie, to tutaj będę mógł wybrać, co ja chcę widzieć. I sobie to poustawiać. I to jest fajne. O, w ogóle jak tu się prawym kliknie, to pięknie wszystko widać. No. Też mi brakowało takiego ekraniku. To jest fajne. Ten ekranik jest przecudowny. I ten ekran jest bardzo fajny. Tutaj też wszystko fajnie widać. Dobra, wezmę, żeby tych ubrań więcej magazynować. No bo szkoda, żeby się nie robiły. Chociaż tu ewentualnie, czy ja mogę to zmniejszyć? Ja mogę im na przykład dać więcej tych ubranek. Ale chociaż nie, no jest regularnie, ekstra. A, dobra, dołóżmy. Bo trochę tego mamy. Narzędzi. A, dobra, kurczę, zima jest, niech w zimę mają. Nie wiem, czy nie przeginam, potem będę to zmieniał najprawdopodobniej, ale dobra. Niech będzie. I tu nie będę zwiększał. No w sumie trochę ich tutaj męczę. To niech mają ekstra rację wszystkiego. Tak, to jest nawet nie głupi pomysł, tak mi się wydaje. Jak szybko spadło, chociaż nie, produkują, dobra. Jest okej. Ale zamiast tego, ja bym chciał te surowce widzieć. O, na przykład. Tego mi brakowało. Nie, to mam. Odwołuję, to nie to. Tylko co na przykład? Bo tu ładnie to widać jedno i drugie. Papier niech będzie widać. Cegły ok. O, też widać, jakie limity mam ustawione. To też jest fajne. Coś ja sobie miałem ustawić i zapomniałem, co to takiego miało być. O, te posiłki będę też chciał widzieć. Tylko zamiast czego? Nie wiem zamiast czego. Tu jest ok. Węgiel chcę widzieć. To jest węgiel. Nie, to są ubranka. Tak, węgiel chcę widzieć. To niech tu będzie węgiel. A zamiast tego, co bym chciał widzieć, jak kliknę lewym, to widzę statystyki, a prawym widzę to okno. O, pewnie kiedyś to. Chociaż nie, to tutaj mamy. Czyli te ryby sobie mogę ustawić w taki sposób. Mięsa jako tako mamy sporo. Tego ziarna też dużo mamy. To widzę. Bo tego absolutnie nie potrzebuję tutaj. Tylko nie wiem, czego potrzebuję. Szkło. No dobra, niech będzie na razie szkło. Tu jest ok. Zamiast mięsa będę chciał widzieć coś innego. Nie, niekoniecznie. Dobra, na razie niech tak będzie, nie kombinujmy. Chciałem pokazać, że jest taka opcja, bo ja ją dopiero niedawno zauważyłem. Także taki pokręcony troszkę jestem. Ale. Tutaj, szanowni państwo. No proszę bardzo, tu możemy dołożyć, bo mi brakuje tej miedzi. Czyli dokładamy ludzika. No inżyniera też by było fajnie dać. Teraz jak tutaj, o, widzimy, że produkcja jest mniejsza niż konsumpcja, no to tak nie może być. Choć to za chwilę się ogarnie najprawdopodobniej, ale możemy sobie jednego inżyniera zrobić, tak też myślę. Czyli do szkoły idziemy, czyli ta szkoła to jest nie to, tylko to. Dodajmy takiego ziomka. Stać nas na to, a i technologię by trzeba jakąś wybrać. No, brakuje mi troszkę papieru. Tu też. O, ja bym ten szpital bardzo chciał, ale muszę najpierw odkryć coś innego. Chyba, że... No tak. A, to najpierw muszę odkryć. Oj, to muszę naprodukować trochę rzeczy, ale niedużo, niedużo. Za chwilę to będzie zrobione.
Czyli tu najpierw idziemy. Będziemy mieli destylarnię, alkohol i drinki. Okej, może tak być. Ta kolejność nawet mi się podoba. A to oznacza, że możemy sobie tutaj trochę kuchnię przerobić. Ale te w centrum przerobię przede wszystkim. Ta tutaj działa. I tutaj produkujemy zupę warzywną, taką zwykłą, ale zróbmy taki lepszy posiłek. No i tu na przykład... O! Też taki wegetariański posiłek, ale mamy zboże, warzywa. To jest to, czego mamy dużo. Więc jak najbardziej niech robi się coś takiego. I takie posiłki zbierajmy. Tylko, że to chyba jednak będę chciał widzieć. Tylko zamiast czego? Oto jest pytanie. Za milion punktów. Te druty bolałbym widzieć. O, zamiast tego. Tak, zamiast tego. Zamiast tego, żebyśmy wiedzieli, ile tego mamy. No, żywności chcę mieć dużo. Chcę to zbierać. To jest ważne. Okej, wygląda to przyzwoicie. No nie! Znowu rypło. Czy ona się popsuła po prostu? Nie, popsuła się chyba. Ale, a nie, dwóch mam. Dobra, to też tutaj zróbmy takie posiłki. Tylko tym razem tu mamy jaką? Mamy tę warzywną. Wege, powiedzmy wegetariańską. A tutaj miejmy, szanowni państwo... Taki gulasz. Kebab. Może być tutaj coś takiego. I dajmy dwóch chłopa na razie. I włączmy energię. No i dobra, tutaj trzeba pamiętać, że trzeba będzie dwóch dołożyć. To ciągle niech wisi tak, jak jest. A, tu dwóch inżynierów jeszcze potrzebuję. Tu i tu. Żeby to lepiej działało, bo w tym momencie działa to fatalnie. Także znów mi ludzi brakuje. Tyle, że ten mój tartak jakoś zaczął nagle niesamowicie wydajnie działać. Aż mam pełne magazyny tych desek. To jest aż dziwne. Był taki moment, że strasznie mi tego brakowało. Dobra, zróbmy miejsca więcej, bo mi tego miejsca generalnie nie brakuje. Ja to wszystko będę mógł upgrade'ować. Może nie wszystko, ale niektóre. To na razie niech zostanie, to bym sobie chciał jeszcze ulepszyć. Bo stać mnie na to, tak. Niech to się ulepszy. No to będę mógł jeszcze włączyć. Narobiłem tych kuchni, bo kurczę, brakowało. A teraz proszę bardzo, jaka wydajność cudowna. Zaraz też będzie i alkohol. Spokojnie, chłopaki. Czy mogę już odpalić tę technologię? Ja jeszcze troszeczkę brakuje tych miedzianych sztab. Dobra, to spokojnie. To czekamy cierpliwie. To teraz działa niesamowicie. Pompę wodną też zrobimy. W swoim czasie. Powolutku. Drutu aż tyle nie potrzebuję. Mogę trochę odjąć. To jest potrzebne ciągle, więc niech będzie. Tu się właśnie to robi. Żelaza mam. Oj, to tutaj nie zmieniamy. Taka jedna kuźnia by się może i przydała, nie mówię, że nie. Choć tutaj też takową mam. To też niekoniecznie. Tu się robią też taby aluminiowe i brązowe, tak jak ma być. Zerknijmy jeszcze. O, no tego aluminium produkuje za mało, ewidentnie. Badania się zrobiły. A nie, to się zrobił pan inżynier. Jeszcze jednego bym chciał. No w sumie jeszcze więcej ich potrzebuję. Bo... No tu jest komplet. No tego nie przyspieszę już, cholera. Ej, to słabiutko, to taka jeszcze jedna kopalnia by mi się przydała, tylko że... no tu jest żelazo, cholera, no nie mam skąd tego wziąć. No, tutaj, no tutaj tego nie ma, tam jest węgiel, to pamiętam. Siły roboczej tu brakuje? Aha, pokazuje, bo tu nie jest komplet, ale ja tego już nie potrzebuję. Ja nawet mogę ich wyjąć. Bo już kamienia mi nie brakuje, drewno niech się zbiera. Drewno jest potrzebne. No tu jest ten węgiel. I tak powoli też się zbiera.
To jest węgiel. O, no niespecjalnie to wygląda. Są dwa źródła w ogóle tego węgla. Ale na razie niech zostanie, dobra, spokojnie, spokojnie. Wiatraki niczego mi chyba nie zużywają, więc mogą tak być, jak są. To się prawie przerobiło. Fantastycznie. Tych inżynierów potrzebuje naprawdę dużo, ale zanim to, to chcemy jeszcze. Kurczę pieczone, naprawdę. Niektórych kopalni potrzebowałbym więcej, kurde. Może ja tutaj zrobię te kopalnie tylko po to, żeby to przeanalizować i zobaczyć, jak to wygląda. To się chyba głupie nie wydaje. Czyli byśmy tu zajrzeli. No właśnie, patrzcie, są trzy źródełka. O tym właśnie mówię. Jak ja mam tu drogę pociągniętą? Tędy. A, troszkę brakuje. A może tak ją tu zrobię? Dobra, niech będzie. Czyżby jakieś nowe prawo? Trzeba też uważać, jak się w to klika, cholera. Ale ja wszystko tak przyjmuję, jak głupi. Bo tutaj te opisy są takie... No nie klarowne, no tego mi brakuje. O, jest nowa regulacja, no właśnie. No i co to w ogóle porobiło? Gdzieś ja to widziałem kiedyś, te regulacje. Nie w akcjach, ale gdzieś były. To zostawiam, jak będzie taka potrzeba. No i patrzcie, kurczę, nie pamiętam, gdzie to było. Ale tam robi takie czasem niefajne rzeczy. No tu na przykład takowe widzimy. Choć nie, to nie jest ta regulacja. W każdym razie jest ok, więc ja się na razie niczym nie przejmuję. Spokojnie. A to rzeczywiście te ludki. Niektóre budynki nie budują się w oparciu o pracę tych moich robotników. Nie ma tutaj jako takich tragarzy, jest pasek postępu. Ale inne rzeczy noszą. Ale budowa nie trwa. Tak, nie no, tutaj gdzieś, gdzie wyjdziecie? Nie, łazi, nie. No nie, konstruuje niby. To jest dziwne trochę. Może to po prostu nie jest dopracowane, a pasek postępu tak czy siak się zwiększa. Tak czy siak się zwiększa. Kurczę, no. No tego potrzebuję chyba bardziej, dobra. A czemu tutaj w ogóle teraz nie ma tego typa? O co chodzi? Przecież był. Był i się zmył. Dobra, jeszcze jednego. Będę to tak produkował powolutku. No dołóżmy, żebym nie zapomniał o tym. I tutaj też muszę dołożyć, ale ja się muszę, cholera jasna, skupić jednak na wydobyciu, także mam nadzieję, że tamta kopalnia ogarnie. To trochę słabo wygląda. Ale jest lepiej już. Mamy więcej produkcji niż konsumpcji. I tak to właśnie powinno wyglądać. Węgiel, no też jako tako wygląda. Dobra, teraz jest już przyzwoicie. Może nie jest jeszcze dobrze, ale jest przyzwoicie. Tu jest... Tutaj też by się wypadało tych inżynierów dołożyć. Z żelazem już problemów nie ma żadnych, tak. To tutaj tak zostaje tych sześciu. Z węglem też sobie radzimy, więc tam też zostaje. Czyli musimy te miedź ogarnąć i aluminium musimy ogarnąć. I będzie ok. Dobra, co ja jeszcze zbudowałem takiego? Albo co odkryłem może bardziej? Tutaj mamy... Nie, to jeszcze nie odkryłem. To już ogarnęliśmy. Tu chcemy iść, ale... O, za chwilkę będzie. Czego ja jeszcze z tych nowych rzeczy nie zbudowałem? O, tego jeszcze nie zbudowałem, ale to z czasem zrobimy. To zrobiliśmy, to mamy. No, większość rzeczy gdzieś tutaj już mam.
Dobra, zróbmy. No nie, no jeszcze. Dawaj, że szybko jeszcze jedną. I będziemy mieli destylarnię. Niezmiernie ważny budynek w każdej tego typu grze. Tutaj szpitalik, to bym też właśnie chciał szybko. Więc najpierw to, potem to. A potem są te kuchnie jeszcze. Też ciekawe, ale to najpierw to muszę odkryć, a potem to. Dziwnie jest tak poukładane. Ale tak jest zrobione, to przeżywał nie będę. Drewna mam bardzo dużo, więc mogę tymczasowo, bo papieru potrzebuję troszkę więcej. Choć też nie jakoś wybitnie dużo, ale możemy to przerobić na papier w tym momencie. Niech się robi takowe. Tutaj sobie dołóżmy i... A nie, teraz nie mogę. Nie mogę, na pewno mogę. A może i nie mogę? Dobra, poczekamy cierpliwie. Kurczę, no denerwuje mnie to aluminium, ale możemy sobie tutaj, dzięki postawieniu kopalni... Nie wiem, czy to tak trzeba robić. Wydaje mi się, że trzeba. Bo teraz mogę tutaj analizować to. A tak to nie było takiej opcji. Tu jest jeszcze. Też analizuj. I analizuj. Jak mnie tego kamienia brakowało, żeby te analizy przeprowadzać, to się we łbie nie mieści. Ale teraz już takich problemów nie ma. Ani troszkę. Oj, nie tak chciałem zrobić. Ja to połączyłem w ogóle? Nie no, połączyłem chyba. No jest połączenie. Ja pamiętam, że ja mogę to robić też pod kątem, jakoś tak tego, ale już cały ten, całą tę wioskę robię jako taki układ scalony. Kąty proste i tak dalej, to się już będę tego trzymał. Ile tego naprodukowałem? No nieźle. Weźmy, zerknijmy, czy mi ubrań brakuje, bo tam pozwiększałem te limity. Ale nie brakuje. No. No to proszę przybywać tutaj do mnie. Wszystko ekstra jest normalnie. Pięknie i wspaniale. Domki jakie ładne. Ludy kochane, zaraz wam szpital jeszcze postawię. Wieże kolejne wam postawię. Piękne rzeczy wam będę stawiał. Także zapraszam, zapraszam. Ja to chyba wszystko tutaj mogę. Ile to kosztuje, bo tak ciągle nie pamiętam. Dobra, cegieł to ja tak dużo wcale nie mam. Jak się okazuje. Nawet żelaza nie mam wcale tak dużo. No dobra, na razie się wstrzymam może z tym. Albo po prostu cegieł bym... No chociaż nie, no nie mam ludzi, cholera jasna. No nie mam ewidentnie ludzi. I to jest problem. A, tutaj, no tak, no tutaj kamień szedł. Gliny to ja mam dużo. To jest ok. Weźmy tę technologię. A, akurat się zapis robi. Dawaj, dawaj. Bo to trzeba dzisiaj zbudować, szanowni państwo, destylarnię. Na pewno trzeba zrobić. I potem ten szpital trzeba zrobić. No i dobrze by było poodkrywać różne rzeczy. Też. Okej, pyk, pyk. No i znowu mogłem więcej od razu ich wziąć do jasnej, ciasnej anieli. Się pomyliłem. Jak to tu wygląda? Co my tu mamy? Żelazo niestety. Miedź. I... O! Tylko, że ja nie mam ludzi, kurde. No ja tu będę chciał tę miedź wydobywać przede wszystkim. No i aluminium. Bo z miedzią sobie poradzimy. O tak, to trzeba robić. Nie te strzałki trzymam. No bo tu mogę tych inżynierów dołożyć. No i dołóżmy go od razu. Jednego albo dwóch, zaraz zobaczymy. Mogę jeszcze pozdejmować skądś. Gra w ogóle dała mi zadanie, żeby 350 ludzi mieć. No to daleka droga do tego. No jedzonko to zbierajmy, bo podejrzewam, że jak będzie ta burza słoneczna, to ja będę musiał mieć potężne zapasy. Tak mi się wydaje.
Tu jest 5. I tutaj tak niech zostanie. Albo i nie. Kurde. Na razie nie kombinuję. Nie mogę panikować i reagować jakoś na te rzeczy tak przesadnie. Bo to się zmienia. Dużo też od pory roku zależy od warunków pogodowych. Także spokojnie. Przerobiłem sobie wszystkie magazyny już, tak? Tak, tu mam taki lepszy, tu mam taki lepszy. I tu mam taki lepszy. Tu mam te dwa słabsze, ale to okej, nie przejmujemy się tym. Tu jest ten... Nie no, tego papieru to trzeba dużo. Dobra, to trzymamy ten papier tutaj. I to na razie też trzymamy, bo desek mamy sporo. Także luzik. Takie by się przydało jeszcze jedno. A tu by się tak idealnie zmieściło. No ale to spokojnie. To spokojnie. Dobra, czyli jeszcze jednego inżyniera. A nie no, nie mam skąd go wziąć. Kurczę, no te kuchnie też bym lepiej ogarnął sobie. Ale brakuje mi ludzi, także znowu będziemy na ludzików czekać, tak mi się wydaje. Czy to w ogóle można jeszcze ulepszyć? Patrzcie, to chyba jeszcze można ulepszyć. Tych lepszych krawców też bym zrobił, cholera. Ej, kiedy to się tutaj pojawiło? Jak dołożyłem inżyniera? Same skóry wcześniej były. No to są te zwykłe ubrania, to będą robocze kiedyś, o te, które tutaj widać. Ale to jednak droga do tego daleka. Dobra, odkrywamy te fajne rzeczy i potem jeszcze to. I być może to dzisiaj będzie na tyle, a potem znowu sobie sam pogram i poczekam, aż więcej ludzi mi się pojawi. I wtedy sobie ich poustawiam tutaj jakoś sensownie. Albo przynajmniej spróbuję sensownie. Kamień. Kamień, kamień, kamień. No dobra, zdejmuję. Z tego kamienia tak naprawdę to potrzeba dużo, ale powiedzmy, że stąd mogę trochę ludków zdjąć. Tu wydobywam ten piasek. O, piasek może bym, albo dobra, nie. Piasek sobie podejrzymy po prostu tędy. No i też go mam niby dużo. Ale nie wiem dokładnie ile. O. No nie, jednak nie mam tak go dużo, jak mi się wydawało. Dobra, trzymajmy to. Czyli tak, dobra, tego nie ruszamy w takim układzie. W sensie tego nie ruszamy. Tu ciągle deski też robię. Zapomniałem o tym kompletnie. Ej, nie, to ja chcę robić... Deski chcę robić tu. A tu i tu chcę robić papier. O, i tutaj w razie czego też będę robił deski, jeśli będzie taka potrzeba. Niewykluczone, że będę mógł to nawet rozwalić, bo nie będę tego potrzebował. Wcale się nie zdziwię, jeśli tak będzie. Dobrze. 55 na dzień, 65. To ciągle nie jest tyle, na ile bym chciał. Ale jakbym się uparł, to mógłbym to przerobić też na te miedź. Bo tutaj aluminium wydobywam. I tak ma zostać. Tu nie kombinujemy. Tam jest węgiel i też tak ma zostać. 5 chłopa. No mogę tych inżynierów jeszcze zrobić. Tylko, że gdzie ja mam teraz ich dołożyć? Tu nie potrzebuję. Tu jest komplet. Tu, a czekajcie, bo to kurde, gubię się w tym. Tu jest komplet. No jest ten ekranik jeszcze, gdzie wszystko ładnie widać. Choć nie pod każdym jednym względem. Tu nie ruszamy. Na razie. Kiedyś dorobimy. Ale jeszcze nie. Ja pierdziule, brakuje... Tu brakuje też? Ojejku. Dobra, spowolnijmy to może. Aż tyle tego drutu już nie potrzebuję. No tego ciągle niby też potrzeba, ale chyba też nie aż tyle. Mam ile tych 300? No to nie tak dużo, oni to zużywają.
Kurde. Ale jajca. Teraz żelazo mi się skończyło. Come on. Najchętniej ten tutaj zrobił 4 takie kuźnie żelaza, a tu dorobił jeszcze jedną na miedź. Ale nie wiem, czy... Nie no, nie, w tym momencie nie mam odpowiedniej ilości ludzi. Dobra, dajmy 2 od razu. Pyk, pyk. Okej. I teraz może tym ekranem, bo znowu się pogubiłem. Tu. A, nie mogę. A, mogę, jest. Ale dobra, tutaj nie chcę, tutaj nie chcę. Ta jest ta. Tutaj też nie chcę. Czyli zostało mi dołożenie tutaj. Ale tutaj tak naprawdę brakuje mi surowców. Więc jednak musimy skupić się przede wszystkim na tej kopalni. I tu wydobywać. Mamy tutaj też miedź, więc tu jeszcze jedną tę kopalnię będziemy mogli zrobić i miedź wydobywać, a w razie czego nawet żelazo, jeśli będzie taka potrzeba. Także damy tych 5 chłopa tutaj z shiftem i tutaj jednego. No i powinno być ciut lepiej. Suche lato. Spoko. O, udało mi się zrobić. No, tyle, że się udało. Mówię, brakuje mi tutaj takich klarownych informacji. Ale odblokowaliśmy to, co chcieliśmy odblokować w tym odcinku. I jeszcze chcemy zrobić... No to byśmy chcieli zrobić, tak? Ten szpitalik. Tylko brakuje nam żelaza, bo reszta to się zbierze. Papier się zrobi, to w miarę szybko. Ale z żelazem są jakieś jajca. Bo zużywają, no ci zużywają. Nie, nie ci. Też nie ci. Czemu teraz znikną mi sztaby żelaza? Kto mi zżera żelazo? Nie wiem. Autentycznie nie wiem. O Jezu, ja to mogę ulepszyć. Szanowni Państwo. Bo mam tu nowy budynek. O, ale też potrzebuję. Come on! Czekajcie, czyli przestawmy to najpierw na żelazo, żeby tego naprodukować. Potem to ulepszymy i będzie lepiej. Zakładam, że to jest któryś z tych drugotierowych. To zapewne. Nie. Dobra, nie wiem, po prostu może ulepszenie. Takie ulepszenie czysto ulepszające, a nie osobny budynek. Destylarnia. A, myślałem, że to zasięg będzie miało. A jednak nie. Tu jeszcze domki mogę wtyknąć, jak mówiłem. Tutaj przy centrum. Bo to ważny budynek. A dawaj go tutaj. Tylko, że kurde, ludzi nie mam. No ewidentnie mi tych ludzi brakuje. To się w głowie nie mieści. Ten szpital bym chciał jeszcze dziś zrobić do jasnej, ciasnej anieli. No szkoda, że nie mogę tego kolejkować. Bym sobie kliknął, by się zakolejkowało i nie musiałbym tu tak zaglądać jak głupi w kółko. Tu są jeszcze chałupki. Tu pewnie brakuje mi domków w ogóle. No zakładam, że dobrze mieć nadwyżkę. Stać mnie? Nie! Cegieł mi też brakuje! Come on! Kurczę! Czyli to, czego mi brakuje, to zasobów ludzkich tak naprawdę. Ja chyba jakieś głupie prawo wprowadziłem. No i czemu tutaj dokładnie nie widzę, co to będzie robić? Aaaa! No dobra, ja się zgadzam, jak mówiłem, bo to tak... Z obserwacji mi wynika, że jak się nie zgodzę, to są problemy, a jak się zgodzę, to problemy tylko mogą być. Więc wolę już takie rozwiązanie. No ale tam wszystko powinno być widać. No i to zdrowie, no właśnie, ogarnęlibyśmy to. Bezpieczeństwo też się zrobi. Z czasem. Czyli cegły jeszcze. Co mi to tutaj zżera? Też by dokładniejsze informacje mogły się tu pojawiać. Jaki konkretnie budynek, co i je.
bo się z tym pogubiłem. Jakim cudem ja mam tu tak słabą produkcję? Ale jak to ulepszymy, to będzie lepiej. Szkoda, że to też wymaga żelaza. Jak na złość. Dobra, to jeszcze, szanowni państwo, to też przeróbmy na żelazo. Bo rudy mi nie brakuje. Teraz będzie brakowało mi oczywiście miedzi, no ale to po kolei to ogarniemy. Miedzi. Jeszcze jedna kopalnia. Nie no, nie zrobię jeszcze jednej kopalni. Czyli tutaj... Nie, ja tu wcale nie zabrałem tego. Tu bym taką specjalistkę dołożył. I też będzie lepiej. Albo jak to ulepszę, też podejrzewam, że będzie lepiej. To z czasem będzie lepiej. Ale ewidentnie potrzebuję więcej tych cegieł. O, cegieł ja tutaj nie widzę. A to ciekawe. O, to w ogóle ja to bym chciał przyspieszyć, szanowni państwo. Teraz mam dwóch inżynierów. O, ho, no dobra, godzę się. I zrobię to, co oni chcą. Chciałem przejść do tej kopalni i tutaj dołożyć pana inżyniera. Miedź sobie na razie odpuszczamy, czekamy na te sztaby żelaza. Jezus Maria, wody mi brakuje. Czekajcie, przegiąłem chyba pałę. A jedzonka mam dużo. Regularnie ustawiamy znowu. Zaraz też pompę wodną zrobimy. Ubrań nie brakuje, to może tam być to ekstra. Niech będzie. Znowu zbieramy zapasy wody. Ale jak zrobię pompę, to myślę, że też będzie w porządku. Narzędzi mamy sporo. Ubrań mamy sporo, więc możemy rozdawać. Żywności mamy sporo, więc też możemy rozdawać. Dobra, na razie niech tak będzie. Jeszcze troszkę. Taki czas, niech to się potoczy. Idą ludzie, cudownie. Bardzo mnie to cieszy. Nie, to. Tu, czemu to znika do jasnej, ciasnej anieli? Czemu ty wyłazisz stąd, gościu? Kto ci pozwolił? Ja tu rządzę. Żelazo. Jest żelazo już, kurczę, dawno jest. Ulepszamy. Pyk. I od razu też to pomogę. Pyk. A, pięknie będzie. Tyle dobrego na sam finał. Ale to jednak zrobimy w przyszłym odcinku. Chociaż nie, może. Nie, jeszcze czas zrobić. Destylarnia, musimy zobaczyć, jak wygląda. A, fajnie. Jak się można było tego spodziewać. A, tylko patrzcie tutaj. To my tego dużo potrzebujemy. I znowu dużo ludzi też potrzebujemy. Wow! Dobra, żeby oni tu się cieszyli, to potrzebują czego? Może zaczniemy od piwa. Po prostu od piwa. Ja lubię piwo, tylko że piwo czego wymaga? Piwo wymaga o wiele więcej rzeczy. To taki zwykły alkohol. Aż tyle nie. Tutaj, a tego jeszcze nie odkryłem. I tutaj wody, a wody też wcale nie mamy. Ajajaj. Powiem wam, że mogą być z tym jaja, ale dobra, niech będzie, zróbmy. Chociaż nie, czekajcie, nie aż tylu, dwóch damy. Mało piwa ma być. Bez przesadyzmu. Przesadyzmu, się zapafluniłem. Niemniej, o, cudownie, na to liczyłem, szanowni państwo. Tego trzeba będzie jeszcze więcej zbudować, ale teraz wiemy, że... Trzeba to też spowolnić troszkę. Teraz wiemy, że mogę sobie zbudować szpital, a na tym bardzo mi zależało. Tylko gdzie to było? Dobre pytanie. Tu jest. Ta dupa se zbuduje. Kurde, cegieł brakuje. Nie no. Ale patrzcie, jest zasięg i dobrze, że to zostawiłem tutaj, czyli tę wioskę będę mógł pociągnąć dalej. Taki pub chyba zrobię sobie jeszcze jeden tutaj obok. Gdzieś tutaj.
I tu jeszcze chałupki mogę zbudować. A w razie czego ja sobie to osiedle jeszcze gdzieś indziej rozbuduję dalej, rozbuduję w sensie. Chociaż on w tym momencie wszystko sięga. Nie, to chyba nie. Tyle, że ten szpital sięga jeszcze więcej. No tak, to naprawdę tak powinno być tu. O, i wtedy wszystko ładnie sięga. Się pokrywa jedno z drugim, czyli to bym mógł ewentualnie przenieść. Albo nawet całkiem wywalić, bo ja tych kuchni aż tyle nie potrzebuję. No nie potrzebuję, dobra, ja to wywalam, szanowni państwo. I ja tutaj sobie zbuduję ten szpitalik. Tylko kurczę, gorzej jak się nie zmieści, bo coś źle popatrzyłem. Wcale bym się nie zdziwił. Ale dobra, zbieramy te surowce odpowiednie i widzimy się, mam nadzieję, w przyszłym odcinku. Umarł chłopek. A, ten inżynier mógł mi po prostu umrzeć. To też jest, kurczę, prawdopodobne. Dobra, kopalniami się trzeba zająć przede wszystkim. Więcej kopalni, bo aluminium ciągle cholerka brakuje. No, dam komplet. I tę miedź sobie też ogarniemy, czyli jeszcze jedną kopalnię muszę zrobić. Także więcej ludzi potrzebuję, więcej ludzi zapraszam. Ewentualnie ja sobie zaraz tutaj pogrzebię. Poszukam, gdzie skąd mogę tych ludzików wywalić. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, wy tu na pewno żelazo macie robić. A, patrzcie, to teraz nie potrzebuję tego, tylko potrzebuję inżynierów. O, to ja też się trochę uwaliłem. A, i oni też te mogą robić rzeczy. A, bo ja to po prostu przerobiłem. A no tak, to tak to przecież działa. A, zakręciłem teraz, ale zakręciłem, szanowni państwo. Nie, to zostawię takie dwie kuźnie tutaj z tyłu, a tutaj dwie te huty. I te huty mają produkować żelazo, obydwie. Te tu z tyłu, nie wiem, pomyślę, bo tu mam też dwie huty. Nie, tu i tu. I oni mają, tak, zostawiam tak jak jest, czyli tutaj ma być ten brąz, tu ma być to aluminium, tu żelazo będzie, a może nawet, tak, może tak, tu będzie żelazo takie, w hucie i tu w hucie, tu w kuźni żelazo, tu w kuźni żelaza, bo to po prostu mniej innych zasobów wymaga, ludzkich także, bo nie inżyniera, tylko zwykłego chłopka roztropka. A tu ewentualnie to przerobię może, jeszcze jakoś. Albo tutaj więcej tego postawię. No zobaczymy. Będę myślał, będę kombinował. Trzeba to wszystko jeszcze poustawiać, żeby miało to ręce i nogi, bo w tym momencie niestety nie ma. Ale też mamy, jak widzimy, szanowni państwo, burzę piaskową. A to nas troszeczkę tutaj pewnie pod pewnymi względami spowalnia i utrudnia roboty. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.